Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest znowu kolejny odcinek z Let's Play Sonic Mania. Dół, góra. I więc jak stanęliśmy w poprzednim odcinku, dziś będziemy przechodzić Studiopolis Zone. Pierwszy nowy zone w tej jakże wspaniałej grze. Ojenny. Kwiatki mi wpadają. Dobra, lecimy. Od razu mówię, że na pewno pojawi się V2 tego let's playa. Kiedy już będę miał PS4 i nagrywarkę. No i będę mógł nagrywać z wersji PS4. Więc wtedy na 100% będę zrobię jakiś. Serio? Dobra. Więc, no jak mogliście się domyślać, odcinki z Manii wychodzą codziennie, no. Wczoraj mieliście, to wczoraj była... Zaraz, co jest dzisiaj? Poniedziałek chyba jest, nie? Więc w każdym razie jest... Mieliście mieć... Co? Nie jestem dobry, jak jestem skupiony. To jest nawiązanie do Game Geara. Tak. Już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Tak to się dzieje, jak Pixel jest skupiony i próbuje nie lamić. W sumie. Dobrze, zacznijmy Blue Sphere'em. Okej, okay, tego spyszcza z tej... Tak, to jest też chyba z... Sonic... nadal z Sonic Free Knuckles. Jest 64 pierścienie. No i zacznij tutaj. Okej, już wiem, gdzie one są. Dobra. Więc Sonic Mania jak na razie bardzo mi się... Co się stało? Nagle się jakby teleportował. Dobra, nieważne. Chociaż co, no? Lecimy tu. Hornet. To jest znowu nawiązanie do Daytona USA. Tu jest! O, mam shield. Ale fajnie. Tails? Dzięki. Dobra. UFO. Let's do it! Oj. Multi UFO. Dawaj mi. Albo zrób mi glitcha, gdzie po prostu we mnie wyłazisz. Bo na serio, jest taki glitch, który nie wiem czemu powoduje, że UFO po prostu się zatrzymuje, albo po prostu w was wchodzi. Nie wiem, jak to działa w ogóle. Oła. To nie było zamierzone. Ło, prawie spadłem. Okej. Okay. Teraz trochę z filów. A jak widzieliście w poprzednim odcinku, nie trzeba dokładnie tego mieć na super szybkości. W sensie no max speed. Znaczy raczej to wystarczy taka no... W sensie max speed, że... najszybciej nie trzeba już tak. Teraz Sonic Drift mamy. Wiecie, no driftuje i haha. To będzie ważne. Powinienem był to złapać. Dobra. Nie chcę bardzo spaść. Bo chcę zachować trochę dumę, bądź co mam. Że o, no patrzcie, no tak dobrze gra w Sonika, to nie powinien mieć w Manii żadnego problemu. Dobra. Trzeci special stage. Jeszcze 4 i mamy Super Sonika. To by się udało. Turu. Hopsa.
Niu. O, to jest z trailera. Wrócę. Oj, mam życie fajne. A, nie lubię życia. Zaraz pewnie trafię do jakiegoś super duper trudnego. Super duper trudnego zona, gdzie będę cały czas umierał. Będzie fajnie, co nie? O, ci panie. Czym ty jesteś? No. Ale to fajnie wygląda. O! Highbolt Heavies. Dobra, wiem jak się, co robić w tej walce. Ała. Nie było zamierzone. A nie, jak unikasz tutaj. Dobra. Pierścionki. Spoko. Właśnie Sonic coś dziwnie się tak steruje. Nie wiem czemu. Dobra. Gimme. Damn it! Gimme pierścionki. O, to są jakby takie cutscenki w sumie. To jak się schodzi. To jest chyba Heavy Gunner, co nie? To on się tak nazywa chyba. Nie pamiętam ich nas wszystkich, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, i on najpierw poświęca swoich ziomków, a później my go musimy dojechać. Dobra, więc teraz będzie... Wow, co się stało? Nagle taki mega frame drop był. Dobra. Bye bye, kolego. Poświęcił nawet swój helikopter. Wow. To tyle? Okej. Nawet nie ma tej nagrody. Ale zaraz, Highbolt Heavies na akcie pierwszym? Okej. Co się stało? Okej. Właśnie mam takie dziwne frame dropy na, czasami. Takie, ale takie mocne, że wiecie, że nagle nic nie widzę i się coś zrobiło właśnie. To jest dziwne. Myk. A to ładnie wygląda, chociaż... Chociaż przyznam, że kolory są trochę bardzo dziwne, ale... Nie mogę powiedzieć, że mi się to nie... Nie podoba. O, slot machine! Dobra, co wylosuje? Maszyna losująca, co mi wylosuje? To nie jest dobre. To nie jest dobre. Damn it! Dobra, okej, okay. No nie. Błagam przynajmniej, że... Okej, okay. Spicy. Czy to jest jak to z... Łodźcie, panie! O! Genesis DOS. Nie, zaraz. Lock on to jest. W sensie, że to jest technologia, która sprawiła, że mamy dzisiaj takie piękne rzeczy jak Sonic 3 & Knuckles. O! Drugi special stage. Okej, fajnie. Mniej mordęgi. Już myślałem, że tego nie zrobię. Macie taki trochę ograniczony czas, nie powiem, że nie. W tym poziomie. Znaczy ogólnie w Special Stage'ach macie bardzo ograniczony czas, bo no, podczas gdy takie rzeczy jak no, Blue Sphere się respią, tak w pierścienie nie. Okej. Okay. Ciągle cały czas zbieram ten jeden taki pierścień. Dobra.
A wolę nie ryzykować tamtego, bo jak spadnę, to już dupa. Ała. Może jednak... Come here, you big dream. O boj. Dobra. Dobra. Mamy go. Już go mamy. Ale tak się nie robi, no. Okej. To mi uratowało dupsko. I to bardzo mi uratowało dupsko. O cie panie. Ta gra jest stresująca, wiecie? Bardzo stresująca. Dobra. Ała. Tak sądziłem, że to będzie... What the? Coś się stało. Tak sądziłem, że tak... Coś... Co to jest? Co to jest? Halo? Halo? Help me! Wojenny. Co to jest? Halo? Chyba. Tails! Okej. Idziemy co? Nie! Kurde. Zależało mi na tej tarczy elektrycznej. No nie! Gimme. Gimme this. Przynajmniej mam teraz elektryczne tarcze i mogę tu być. No, ale, ale co mi nie daje nic? To mi daje odpowiedniej wysokości. Trajektoria lotu i te sprawy. Dlaczego to się. Dlaczego to wcześniej nie było możliwe? Halo? Nie. Punkciory. Co punkty? Czyżby kolejny special Tak. Ojeny, ile... Catch the UFO, okej. Zaraz, czy to nie jest przypadkiem ten special stage, o którym mówili, że jest super trudny? Chyba tak. Let's do this. Wiem, że podobno siódmy jest najłatwiejszy. Ale czy to jest prawda? Zaraz mówię, dla tych, co myślą, pewnie grał wcześniej i nie wiem, ma jakiegoś skilla czy coś. To jest mój pierwszy raz zagranie w manie. No, już może nie takie pierwsze, bo to już będzie się z drugi odcinek, ale... no, dosłownie, no, przed odcinkiem, jakieś 2 minuty przed odcinkiem... Co? Nie! Nie! Ej, błagam, że mogę powtórzyć special stage, bo to jest taka trochę dupa, ja się nie mogę. Ja cię kręcę, odbiłem się od poziomu. No, będę płakał. Ja już byłem taki szczęśliwy, że będę mógł mieć miliony szmaragdów. Nie będę robił pustki, nie chcę mi się teraz. Jestem... Nie wiem co nawet. What the hell? Okej. Coś tu jest. Tu jest nic! Gdzie wy mnie zabieracie?
Nie, nie chcę Fire Shields. Może 4 minuty już tu spędzimy. O. Hello, Egghead. Holy shit. That was easy. Ten buzzing, który teraz słyszycie, to jest nawiązanie do streamu z 25-lecia Sonica. No cały czas tam był, no właśnie, no ten tak zwany buzzing. O! Nawiązanie do... Flying Mattery! Flying Mattery Zone! Zaraz, tu wiem, że jest skrót. Znaczy nie skrót, a takie no właśnie fajne rzeczy. Nowe rzeczy, to lubię. Znaczy niekoniecznie, bolamy jak cholera w nich. O boj. Dobra. Let's do this. O! Dobrze wpadłem. Zawał. Taki malutki miałem. Myk. Damn it! Hoppa! Znowu coś nowego. I oczywiście ten mój spekulowany feature fajny w Flying Battery Zone. Cóż tu jest? Pierścień. Nie! Trochę się skupiam ludzie na tym graniu, więc sorry jak komentarz. No. Nie uszokujmy się. Chcę to zobaczyć, co tu dali. No! Aha, to jest tylko dla... Łocie, panie. To było przerażające. Pewnie jestem kompletnie out of sync. Bo teraz już mi się nagranie zawiesiło. Ale który to już zom? Czwarty i dopiero teraz zginąłem. Niezły wynik. W nowej grze, której kompletnie nie znam. I tak wszyscy będą mówili, że już w to grałem. Znaczy technicznie, że biorąc grałem. Raz już w manie. To było na evencie Nintendo w Czechach. Tam grałem w manie, to przyznam, tak, grałem w manie już. Wcześniej. Dlatego jestem taki dobry. Nie jestem. Na konsoli grał. Z D-padem dobrym, bo... w gry 2D gra się tylko na D-padzie, moi drodzy. Gotowy? Nie! Okej. To jest zły wybór. Nie! Ja chciałem do na końca sekcji iść. Najgorsze jest to, że nie pamiętam, a raczej nawet nie wiem gdzie są. Special stage w Flying Battery Zone. Uh-oh.
Najlepszy spinrush. Dobra. Where is this? Nio. Wow. No, tu nic. Damn it! Damn it! Zginąłem. Ale mnie plecy mal. No może bym sobie tak dwa... A nie! Może bym sobie tak dwa odcinki jednak nagrał, a nie jeden. Cztery. Bo pomysł jest taki, żebym sobie nagrał dwa odcinki... Cztery odcinki, ale no... tak gram już sobie i... Jestem trochę zmęczony, znaczy nie jestem tak zmęczony, tylko po prostu nie wiem co się dzieje. Story of my life. I trochę szczerze powiedziawszy jest mi dziwnie grać w Flying Battery bez Supersonic. Tak będąc z wami 100% szczery. Interesujące doświadczenie, nie powiem, że nie. Ui. O! Hello Eggman! Tu był fajny bug, jak testowali manię i tak dalej. O-o. Otóż jak testowali manię, to mieli taki błąd, że po prostu grafiki się do końca nieźle załadowały po prostu. I byli tu po prostu sami Eggmani. To było przerażające. I o-o, jesteśmy miażdżeni, oh no. A jednak nie. I akt drugi, który jest kompletnie nowy. Znaczy pewnie nie kompletnie, no tutaj jest w końcu tak nowa, ale dobra, no. Nieważne. Zawsze preferowałem akt drugi od aktu pierwszego. Wow. Okej. Przyznam, że ta elektryczna tarcza bardzo mi pomogła z tym bossem, który był przed chwilą. Przejście. Fajne to jest, że wreszcie te platformy się poruszają, a nie stoją, a mają śmigiełko. Ocie panie. Zaraz, ale czy technicznie rzecz biorąc teraz elektryczna tarcza nie powinna nam zniknąć? Doszukuje się logiki, to jest złe. Okej. Okay. Może coś być. Tam jest. Okej. No nie. Dobra, sekretne przejścia. Zawsze to lubiłem we Flying Battery, że właśnie było coś takiego, że mogliśmy sobie przechodzić, znaczy nie do końca przechodzić, ale no, you know what I mean. O, wreszcie mamy ten niebieski pierścień. Ten niebieski pierścień robi tak, że mamy po prostu mniej pierścieni z nas wypada. Znaczy, nie, że mniej pierścieni z nas... że mniej pierścieni z nas wypada tak dosłownie, tylko po prostu nie dostajemy... Nie musimy ich zbierać. Dlaczego nie zebrałem tamtej... Nie pytam nawet. Just no. O. Ten rock remix. Oh boy. Uwielbiam tą muzykę. Już mówiłem, że uwielbiam muzykę w Flying Battery. Stop. Ok. Nie chcę wejść do Blue Sphere. Teraz pomóż mi.
Tails, come on! O, dobra, Special Stage. Ciekawe, czy to będzie ten sam. Tak, to jest ten sam, więc dobrze. Ale sterowanie, przyznam, jest do dupy. Te, myśleliście, że Sonic R ma złe kontrolki. O, pokochacie Sonic R. Jeśli gracie w to, niby sterowanie... Niby skręcanie jest fajne, co nie? Ale jest takie... dziwne. Nie wiem, jak to po prostu... Nie wiem, jak to ubrać w słowa, po prostu jest dziwne. Fajnie jest power up, żeby zdobyć więcej tego. Znaczy w sensie iść o jeden poziom wyżej. Fajnie, fajnie. Żebym jeszcze tylko nie stracił tego poziomu, albo z czasu. Damn it. Akurat jak to powiedziałem. Nie chcę ten szmaragd. Okej, mogę tu iść. Dammit. Mamy już tak blisko tym. Nie! Dammit. Dwa razy. Może jednak chodziło o piąty Special Stage? Nie lubię tego Special Stage'a. Damn it! A miałem dwa... A miałem dwa szmaragdy na zombie. Znaczy na dwa zony w sensie, o to mi chodziło. Well, nie pykło! Dobra, idźmy tu. Bardzo mi się... znaczy podoba, że trochę po... tutaj dali też rzeczy z Flying Fortress z Sonica 2. Sonica 2 było Flying Fortress? Czy tam mi się pomyliła nazwa? Chyba tak. Zresztą who cares? W sumie racja, no who cares? Wow. Ja chcę z tego special stage. Ja zakładam, że w tych śmieciach się topię jak w piasku w Sandopolis. No i poszły moje pierścienie. Dobra. Ciekawie. Dobra. Tu polecę. To nie na dole był spieszny stage. Teraz będzie mnie to strasznie dołowało. Kurde, mogłem. Teraz. Bo tam coś jest. Nick. Nick. Nie do końca mojego marnego żywota prześladował ten jeden special stage, którego nie przeszedłem w Sonic Mania. Pewnie go nie przejdę, stając życie. O boj. Jak mnie to tak stresuje, jak Sonic, jak kamera tak się nagle przybliża do Sonica, bo zwykle to znaczy, że się zwalnia. Co jest złe w przypadku bycia do góry nogami i nawet nie wiedzenia, czy ma się pod sobą grunt. To jest nowość. O, chyba wiem, o co chodzi w tym bossie. Chyba. Musimy go odbijać tak, by
No, zdechu, no proste. W miarę. A kurde, no nie mogę cały czas go uchwycić. Nie tu! Słaby jestem tego bossa. Oj, ale się będzie fajnie go speedrunowało. No, wreszcie. A, to jak to rzepada, to zostaje damage. Okej, okay, fajnie. Zakładam, że po prostu jak go dam... Sama. Jak go tak po prostu dam, to mniej damage'a dostaję? Albo cóż? A thanks, tails? I guess, okej. Okay. Nie, kurde. Przynajmniej nie ginę. Ale już 7 minut w tym stage'u spędziłem. Nawet szmaragdy nie dostałem. Dobra, jest! Uff. Ginżę w końcu. Okej. Okay. Nie lubię tego bossa. Okej. Okay. Zrobiony. Bye bye, Eggman. Wow. So fast! Dobra. Więc to było na tyle w tym odcinku. Chyba zdobyliśmy jeden szmaragd. Coś w tym stylu. Jeden albo dwa, już pamiętam. A chyba dwa. A więc no... Press Garden Zone. No cóż, no to już będzie w następnym odcinku. Ja już no przerywam. Już nie, szczerze mówiąc, jestem bardzo zmęczony. I strasznie tu gorąco, a więc no dzięki wam za oglądanie. Zobaczymy się w następnym odcinku Sonic Mania. No i na razie i cześć. Pa pa. Chaos Control.